Sól jest dla nas niezbędna do życia, wręcz do funkcjonowania, ponieważ jest jednym z elektrolitów, a właściwie dokładniej sód. I tutaj pierwsza rzecz, którą warto wyjaśnić, to przelicznik sodu do soli, ponieważ często na opakowaniach mamy napisane zawartość soli, a czasem sodu i nie jest to równoważnik 1 do 1. Bo wartość, żeby otrzymać wartość sodu, to wartość soli, to sód należy pomnożyć przez 2,5, tak? Czyli sód mnożymy 2,5, mamy wtedy wartość soli, czyli nie jest to równoważnik 1 do 1, taki przelicznik, bo wtedy bylibyśmy w dużym błędzie. No właśnie, a taka instytucja, jaką jest Instytut Żywności i Żywienia, mówi nam o 5 gramach soli, tak? Więc gdybyśmy chcieli korzystać z napojów izotonicznych, to musimy sobie tutaj to dokładnie przeliczyć, ile tej soli możemy spożyć. No i teraz znowu, czy 5 gram dla każdego to jest w sam raz? Nie, nie jest w sam raz dla każdego. Dla osoby, która ma nadciśnienie, owszem, faktycznie to ograniczanie soli powinno wystąpić, natomiast w przypadku osoby, która jest aktywna fizycznie, to już nie powinna tak tej soli ograniczać, ponieważ ją traci też z potem. Jeśli taka osoba będzie spożywała tylko 5 gram soli w ciągu dnia, to może być za mało i pojawią się kurcze mięśniowe czy jakieś inne dolegliwości, drgania mięśniowe, więc to nie będzie dobry efekt. Więc osoby aktywne, jak najbardziej trochę więcej soli. Ile? Też zmienne osobniczo, to w zależności od tego, jaki jest trening, czy chodzimy z kijkami w koło bloku, czy trenujemy crossfit przez 60 minut, to będzie zmienne. Natomiast patrzymy, jak duża jest potliwość. Im większa potliwość, tym mamy na przykład na ubraniu większe smugi takiego białego nalotu. To jest właśnie tracona przez nas sól, którą trzeba na bieżąco uzupełniać. No i teraz też ktoś powie, ale ja zupełnie nie solę, nie używam soli z solniczki. No i co z tego, jak ta sól jest ukryta na przykład w wędzonym łososiu, który z jednej strony owszem bardzo zdrowy, ale z drugiej strony właśnie te duże ilości soli się tam pojawiają. Jak mamy sól w pieczywie, w wędlinach, najprostszy, najłatwiej dostępny konserwant, więc też w wielu produktach będzie ukryty i niekoniecznie musimy używać tylko tą z solniczki. Więc patrzymy, sprawdzamy co ile soli ma i dopiero tą dzienną pulę sobie zliczamy. Jak jesteśmy aktywni, trochę więcej. Jak mamy problemy z ciśnieniem, to faktycznie trzymamy się zaleceń 5 gramów. Latem też możemy zwrócić baczniejszą uwagę na zawartość soli, albo też możemy wybierać wody, które są wysoko zmineralizowane, a przy okazji mają też większą podaż, większy udział sodu, soli w swoim składzie. Więc wody wysoko zmineralizowane latem na trening jak najbardziej, w ciągu dnia może być nisko zmineralizowana, czy nawet woda źródlana. I to wtedy jest też dobry pomysł.